Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezus. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Jezus rzekł do sług: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej, objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. W 2019 roku byliśmy w Kanie Galilejskiej na pielgrzymce i to bardzo jest taka mała mieścina, ale Kana Galilejska na zawsze związana jest z tą Ewangelią. I tam, nie wiem, tu są osoby, które były na tej pielgrzymce. Powiem szczerze, przeżyliśmy taki objaw też radości. Jakoś zostaliśmy przyjęci bardzo serdecznie w takiej dużej sali, właśnie w Kanie Galilejskiej. Jakby Matka Najświętsza okazała nam swoją dobroć. I słowa Maryi: wina nie mają. Pierwsza, która widzi potrzeby ludzi, potrzeby tego, co tam się działo. To było niezbędne, bo brak wina powodował, to był jedyny napój, który wówczas pito, zwłaszcza na weselach. To nie było takie wino, jak u nas teraz mamy, ale bez tego wina całe to wesele zakończyłoby się klęską. Tych państwa młodych, tych, którzy go przygotowywali. I Maryja pierwsza widzi, że nie mają wina. To Matka Chrystusa, która jest także matką każdego z nas, ona widzi potrzeby ludzi.
Jakże istotne jest, żeby zobaczyć, że ona także widzi nasze potrzeby. Ona wchodzi, tak jak jest w Kanie Galilejskiej, ona pragnie być w naszym sercu. I ona widzi tego, widzi to, co nam, czego potrzebujemy, ale równocześnie widzi też to, co się sprzeciwia Bogu. I w wielu objawieniach Matka Boża płacze nad tym światem. Płacze, widząc, jaka jest niewdzięczność ludzi. Jak płakała w La Salette, jak w tylu sanktuarium maryjnym. Właśnie ona, która kocha każdego człowieka, boleje nad tym, tak jak prawdziwa matka. Jakże matka boleje, kiedy syn, córka schodzą całkowicie, schodzą na złe drogi. To jest ta boleść matki. Przez podobieństwo matki mogą tym bardziej czuć to, co czuje Matka Najświętsza, która jest naszą matką. I Chrystus, kiedy mówi Maryja, wina nie mają, zwraca się do niej słowami: niewiasto, nie nadeszła jeszcze godzina moja. W Biblii Pan Jezus używa w Ewangelii też jeszcze raz tego słowa określenia niewiasta do Maryi, kiedy wisiał na krzyżu. I kiedy właśnie jej oddawał w Janie cały naród, wszystkie ludy, które pójdą za Nim. I tak jak to było w Księdze Rodzaju, w 3 rozdziale, kiedy Bóg zwraca się do złego ducha i mówi, że niewiasta zgładzi ci głowę, a ty zgładzisz jej piętę. I to jest to określenie niewiasta, właśnie jest skierowane do Maryi. Ona jest tą nową Ewą. I tak jak przez Ewę przyszł ten wymiar grzechu, tak Maryja, nowa Ewa, ta niewiasta, która jest matką wszystkich, jako dar dany nam z nieba, przez Trójcę Przenajświętszą. I jakże, kiedy będziemy odprawiać mszę świętą, warto łączyć to, co mamy w sercach, z chlebem i winem, żeby nasi aniołowie stróżowie, którzy tutaj są obecni wśród nas, zanieśli to i złączyli z tym chlebem i z winem. Ale równocześnie ponawia się męka Chrystusa. Chrystus sakramentalnie umiera na krzyżu. I dlatego jest to rozdzielenie. Na początku jest konsekracja chleba, a potem wina. Wskazanie na to, na ten rozdział, na ten, która oznacza właśnie też tą śmierć Chrystusa. I Chrystus na krzyżu ogołocił siebie z wszystkiego. Wszystko nam dał. I nam też dał miłość, swoją miłość do Matki Najświętszej. I jakże Pan Jezus pragnie, żebyśmy weszli, żeby ta miłość, którą On daje nam, i szczególnie w Eucharystii, to się udziela każdemu z nas, żeby otworzyć swoje serce na nią, na ten dar też tej miłości do Maryi. I jest taka krótka modlitwa, warto pamiętać, kiedy my przyjmujemy Komunię Świętą. Wielokrotnie to mówiłem, ale bardzo szybko to się zapomina, żeby prosić Matkę Najświętszą, żeby w moim sercu godnie przyjęła Chrystusa. Ona to czyni godnie, my jesteśmy niegodni, żeby ona przyjęła w sercu moim Chrystusa. I także, kiedy byliśmy w Ziemi Świętej,
Jakże głęboko też doświadczyłem tego, byliśmy w ciemnicy, tam gdzie Chrystus był przetrzymywany przed męką. Ciemnica to jest w skale wykuta taka wielka cysterna na wodę. I Chrystus został wrzucony tam w to błoto, bo to tam już nie było wody, ale było to błoto, ciemno. I jakże często Pan Jezus w dzienniczku siostry mówi do siostry Faustyny, jak przychodzę do niektórych serc, na nowo wchodzę do ciemnicy. My nie przyjmujemy Go, nie przyjmujemy Go jako Tego, który daje życie za nas, staje się chlebem, żeby nas karmić. I dlatego to zwrócenie się do Maryi, żeby ona godnie przyjęła swojego Syna w moim sercu. Jest taka krótka modlitwa, którą warto pamiętać. Jezu, kocham Cię miłością Maryi. Maryjo, kocham Cię miłością Jezusa. Wejście właśnie w to, co Chrystus nam daje z krzyża, dał nam miłość swoją do Maryi. I znamienne jest, że tydzień temu słyszeliśmy w Ewangelii powołanie pierwszych apostołów. A dzisiaj jest kontynuacja. Ci apostołowie razem z Jezusem i Maryją są na weselu w Kanie Galilejskiej. I właśnie mocą to ten cud, ten pierwszy znak w Ewangelii świętego Jana, są opisane te 7 znaków, ale ten pierwszy znak, który Chrystus czyni i będąc jakby do Niego sprowokowany przez Maryję, owocem tego znaku jest to, że apostołowie uwierzyli. To uwierzyć Bogu. A wiara, jak mówi list do Hebrajczyków, jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy. Dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Czy my spodziewamy się życia wiecznego? Czy jakby czekamy na to, co stanie się, co musimy jakby też otworzyć się na to już teraz, będąc na tym łespadole. Ale przechodzi się do życia wiecznego poprzez to otwarcie serca na Chrystusa w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. I Maryja nas prowadzi do tego. I dzisiaj z głębi naszych serc właśnie kierujemy się do naszej Matki. Do naszej Matki i Królowej, która jest także patronką narodu polskiego, jest Królową i Panią Polski. I prosimy Maryję, żeby właśnie ona nas prowadziła do tego, żebyśmy uwierzyli Bogu. Uwierzyli miłości, jak pisze święty Jan. I kiedyś stanęli przed Bogiem jako dzieci światłości. Amen.